Witam Państwa na kolejnej sesji, sesji związanej z usługami chmurowymi Autodesk. Będę starał się Państwu przekazać te podstawowe informacje związane z modułem Build, czyli modułem, który wykorzystamy już bezpośrednio na budowie. Ta sesja i kolejna de facto będą, jakby to powiedzieć, się ze sobą łączyć, gdyż dotyczą tego samego, tego samego modułu czy produktu. W związku z powyższym zrobimy taki mały przerywnik na pytania, a później od razu będę szedł dalej. Nie wiem, czy uda mi się właśnie w tym czasie wszystkie aspekty omówić, bo faktycznie temat jest dosyć rozległy, ale postaram się. Zatem zacznijmy od, zacznijmy od początku, czyli od przypomnienia dla Państwa, którzy dopiero dołączają do naszej sesji, tego, że Autodesk wprowadził ujednoliconą platformę Autodesk Construction Cloud, która łączy wszystkie etapy prawda, ze sobą. Na poprzedniej sesji omawialiśmy sobie fazę projektową, teraz przejdziemy do fazy budowy wykonawczej, czyli Autodesk Build. Znowu, sercem tej całej platformy jest ten sam moduł Autodesk Docs, dzięki czemu możemy płynnie pracować z projektantem, z generalnym wykonawcą, z inwestorem. Wszyscy jesteśmy w stanie właśnie widzieć ten system zarządzania dokumentacją w swoim module, jakby to powiedzieć, działania. Oczywiście budowa, budowa czyli Autodesk Build jest specyficznym modułem, który, który jest, jakby to powiedzieć, modułem wyposażonym w aplikację mobilną. To jest bardzo duża taka różnica w stosunku do pozostałych modułów. Już tutaj mobilność ta faktycznie jest bardzo ważnym aspektem. Natomiast znowu, idąc od początku, żeby zasugerować tutaj Państwu to, że ten DOCS jest ważnym elementem każdego z modułów, czyli kontrolujemy dokumentację, kontrolujemy wersję projektów, czy zatwierdzamy dokumentację ciągle w tym samym, jakby to powiedzieć, obszarze niezależnie od etapu budowy. Z kolei w Autodesk Build będziemy sprawnie zarządzać projektem, będziemy mogli usprawnić proces, kontroli jakości, usprawnić procesy bezpieczeństwa na, budowę, na budowie BHP. Mamy też moduł zarządzania kosztami, czy możemy realizować procesy, jakby to powiedzieć, kończące projekt, czyli odbiorów i to wszystko jesteśmy w stanie... Wyko do tych wszystkich procesów możemy wykorzystywać właśnie aplikację mobilną, jak widać tutaj Plan with Build Mobile App, czyli pobrana aplikacja może być zarówno na Android jak również na iOS. jeszcze ta stara nazwa trochę tutaj tak przeszkadza moim zdaniem, ale to nic. Mam nadzieję, że Państwo tę, tę transformację Pewnie będziecie doskonale rozumieć, skąd ona pochodzi. Dobrze. Idąc znowu dalej, głębiej we właściwości, funkcjonalności Autodesk Build, bo o tym podczas tych sesji będę opowiadał, mówimy o procesie zarządzania dokumentacją, czyli zgłaszamy... A zapytanie o informacje, request for information, zatwierdzamy dokumentację, karty materiałowe, na przykład Submittals, moduł 3, możemy przygotowywać takie spotkania koordynacyjne, meeting minutes, w których planujemy agendę, planujemy osoby odpowiedzialne za dany punkt i możemy prowadzić tam notatki, dzięki czemu mamy raporty z naszych spotkań. No i ostatni punkt, daily report, czyli raportujemy budowę, jakby to powiedzieć dzień po dniu, a podając informacje właśnie o, o zasobach, o materiałach, o yy, prawda, progresie. Kolejny moduł zarządzania kosztami. Ja podczas tej prezentacji odpuszczę. Też dosyć duża część czasu potrzebna była, żeby to przeanalizować. Natomiast z tak z takiego praktycznego podejścia moduł ten jakby to powiedzieć jest rzadziej w pierwszym momencie implementowany gdyż wiele firm posiada już system by to powiedzieć związanych z kosztami. i Ciężko jest też przejść na system który Autodesk proponuje. To jest taka, powiem szczerze, na razie namiastka. Dobrze to się sprawdza, jeżeli chodzi o planowany budżet, to fajnie, można zaplanować ten budżet, natomiast tak realizować go w usługach chmurowej pewnie będzie na początek trudno, trzeba naprawdę dużą transformację w organizacji zrobić, żeby ten moduł uruchomić. Kolejne moduły bardzo łatwe do użycia i proste do implementacji związane z kontrolą czy jakości, czy czy bezpieczeństwa, czyli praca na listach kontrolnych, na formularzach, na issuesach, czy ostatnia funkcjonalność, grupa funkcjonalności związana z zakończeniem procesu budowy, odbiory tutaj możemy realizować, pracujemy na, jakby to powiedzieć, zasobach, asetach, czy możemy w końcu w buildzie wygenerować taką dokumentację powykonawczą, as-build, bardziej raporty z tej, tej dokumentacji powykonawczej zbiorczo w jednym miejscu, jakby to powiedzieć. Bardzo fajna funkcjonalność, która może Państwa również interesować. No właśnie, zarządzanie dokumentacją. Wydaje się, że no, możemy to robić klasyczną techniką, natomiast no, my staramy się sugerować, żeby klienci podjęli próbę przejścia na właśnie taką cyfrową, cyfrowy sposób zarządzania dokumentacją, czyli, czyli wykorzystujemy e, oczywiście e, tutaj... Moduł docs to zarządzanie dokumentacją, kontrolujemy tę dokumentację, zatwierdzamy tą dokumentację również w chmurze. To wszystko jest ważnym elementem. Jak to działa z punktu widzenia bilda bardziej na razie, bo o tym chcę opowiedzieć Państwu. Czyli mamy tak naprawdę dwie przestrzenie, mamy przestrzeń plików, w których trzymamy wszystko, co nam się podoba. Tak? Zgodnie ze strukturą, prawda, którą narzucimy pod wykonawcą, czy ktoś nam narzuci, tak, żeby w niej pracować, tak wygląda. Tutaj oczywiście mamy pełną swobodę działania, możemy stosować własną strukturę, możemy też wymusić konsekwencje nazywnictwa plików w momencie wrzucania takiego pliku w przestrzeń chmury zgodnie z normą ISO i, i takimi, no, jakby to powiedzieć, algorytmami klasycznymi, czyli w momencie dodawania dokumentu muszę wypełnić jeszcze szereg metadanych, żeby ten dokument był odpowiednio później ułatwy do wyszukiwania w systemie CDE. Natomiast wa warto pod względem tutaj bilda budowy skupić się na arkuszach, które to arkusze są ważnym elementem pracy bezpośrednio na budowie. To często są już dokumenty, często zatwierdzone z modelu BIM PDF, ale coraz częściej klienci starają się przenieść arkusze Revita zatwierdzone już w tej przestrzeni projektowej do obszaru sheets. Dlaczego? Obszary są rozdzielone też dlatego, żeby użytkownik, który idzie na budowę nie synchronizował tysiąca dokumentów, które są w przestrzeni projektowej, tylko żeby synchronizował tą przestrzeń arkuszy, sheets czy dokumentów tych ważnych z punktu widzenia budowy i na nich pracował na przykład w trybie offline. W kontekście arkuszy warto też zwrócić uwagę na silnik OCR, który jest elementem systemowym tego modułu, czyli to oznacza, że w momencie publikacji dokumentu jestem w stanie wskazać miejsca, jeżeli jest dokument powtarzalny, skąd program ma odczytać nazwę arkusza, numer arkusza, dziedzinę czy, czy prawda, inne informacje, które mogą być tam potrzebne w celu identyfikacji takiego rysunku. Kolejna e, ważna cecha na pewno związana jest z kwestią handlową, czyli wersjonowaniem tego builda w kontekście tutaj budowy i oprócz oczywiście ograniczenia użytkowników, które mamy w takim standardowym planie, czyli mogę kupić jednego, dziesięciu userów. E, chyba, 25 albo 50, to już musiałbym zapytać handlowca. Na pewno jest pakiet 100 userów, bądź możemy przejść w nielimitowaną liczbę userów, natomiast to już jest indywidualnie wyceniana wtedy usługa. Natomiast tutaj w kontekście builda oprócz tych userów musimy jeszcze wziąć pod uwagę właśnie liczbę arkuszy którą możemy analizować na budowie. No i tutaj mamy takie pułapy, jakby to powiedzieć, może być build w wersji 550, czyli tylko 550 arkuszy mogę mieć aktywnych, tak? Jakby to powiedzieć, jest to związane ze zliczaniem tych arkuszy tak naprawdę ze wszystkich projektów, gdyż ja w chmurze mogę zrobić nielimitowaną ilość projektów. Mam nielimitowane miejsce w przestrzeni projektowej files, natomiast mam limity w kontekście arkuszy. Więc taką opcją pewnie dobrą jest ta wybór jednak tej już większej puli arkuszy do rewizji, do, do, do pracy. Ale warto na to zwrócić uwagę, żeby też nie, nie przeszacować. Tak? Czasem mamy tylko jeden projekt, który mamy zrealizować w bildzie, Te 550 arkuszy, które mają być wprost wykorzystane na budowie, wydaje się, że może być no, spokojnie wykorzystane. Tak? No możemy później żonglować z tymi arkuszami, możemy je wycofać z tej przestrzeni na moment, tak jak zostały już, jakby to powiedzieć, obrobione itd. No właśnie, te arkusze teraz Państwo możecie zobaczyć na zrzucie z ekranu, czyli one są odpowiednio ponurowane, mają swoją wersję, mają dziedzinę bardzo ważną czy etykiety, których tutaj może nie ma na razie przyczepionych na tym zrzucie, ale są ważnym elementem wyszukiwania tej dokumentacji później w zbiorze na urządzeniu mobilnym. Mówimy też tutaj stricte o urządzeniu mobilnym. Te arkusze pięknie pracują na właśnie urządzeniach mobilnych po to ta przestrzeń została przygotowana. No, i mamy uprawnienia do arkuszy. Mamy je podzielone na kilka grup. Jak widzicie Państwo, mogę go oglądać, oglądać i eksportować. Mogę tworzyć markupy, tak naprawdę, czyli oznaczenia na tej dokumentacji. Mogę też wrzucić nową wersję pliku. Jak również pełna kontrola, czyli możliwość publikacji, edycji, czyli na przykład zmiany nazwy, numeru arkusza po już opublikowaniu go w przestrzeni arkuszy. Kwestie zgłaszania uwag, procesu zatwierdzania, no nie będę omawiał, bo też nie ma za bardzo czasu, przejdę po prostu do takich ważnych elementów, które stanowią na początek w firmach bardzo duży problem. Jak wdrożyć teraz proces RFI, jak wdrożyć proces zatwierdzania dokumentacji czy dziennych raportów. No jest tutaj z praktyki naszej wynika to, że wynika to, że ciężko jest ustawić chmurę autodesk na to, co faktycznie w, w aktualnie w takim standardowym podejściu, mówię standardowym podejściu na budowie się dzieje. Jest to dosyć trudne i, i za każdym razem, jak próbowaliśmy to, to, to robić, to okaza okazywało się, że ten proces jest yy skomplikowany, a później na, na szczeblu jakimś tam zarządczym stwierdzono, że to, to nie ma sensu, bo i tak my musimy mieć to w takim układzie zrobione, bo mamy tak podpisaną umowę. Czyli pierwsza taka praktyczna wskazówka jest to, żeby rozpoznać tą funkcjonalność, którą daje nam usługa chmurowa i wymusić ją w pewien sposób, czy założyć ją, że będziemy z niej korzystać faktycznie na projekcie. To jest najtrudniejszy element de facto wdrożenia usługi chmurowej, z mojego punktu widzenia. Czyli trzeba po prostu zobaczyć, jak proces RFI działa, jak proces zatwierdzania dokumentacji czy kart materiałowych działa w buildzie i wydaje mi się, że bez problemu z powodzeniem jesteśmy w stanie po zapoznaniu się z tym procesem ustawić go i wymusić prawda, przez wszystkich tutaj, którzy biorą udział w procesie budowy. To jest pierwsza rzecz, którą musimy zrobić. W innym wypadku ciężko jest czasem nam wymusić właśnie proces zatwierdzania czy zapytania o informacje. Dlatego pozwolę sobie pokazać algorytm, żebyście Państwo po tym naszym dzisiejszym spotkaniu spodziewali się tego co autodes zaplanował na przykład w procesie zgłaszania RFI. Proces jest dosyć prosty. Wydaje się, że jest banalnie prosty, jeżeli już raz go sobie przeanalizujemy i zaczniemy jakby to powiedzieć klikać, tak? czyli, czyli realizować go w praktyce. Zobaczcie Państwo, mamy tak naprawdę trzy role w procesie zgłaszania żądania o informację, Mamy kreatora, czyli jakby to jest człowieka, który może to zrobić na przykład na budowie. Mamy też menadżera, który zarządza tymi RFI-ami. Jak w każdej organizacji powinniśmy mieć osobę, która jest odpowiedzialna za te procesy komunikacyjne związane ze zgłaszaniem żądań o informacje. Jak widzicie Państwo, mamy też recenzenta, który będzie recenzował te zapytania i odpowiadał oficjalnie na nie. Więc to są tak naprawdę role. To nie są konkretne osoby, ale często role, które musimy ustawić w procesie RFI. No i widzimy, kreator może stworzyć takie RFI i może wysłać je, w cudzysłowach wysłać, czyli opublikować do menadżera, który również może tworzyć takie RFI, jeżeli spływają do niego prawda, z jakiegoś inna, innego kanału informacyjnego. No i taki, takie zgłoszenie zostaje albo przyjęte, albo edytowane przez menadżera RFI. Jeżeli zostaje przyjęte, to oznacza, że zostaje wysłane do recenzenta. Jesteśmy tutaj, prawda, i ten recenzent analizuje zapytanie. W trakcie analizy, w trakcie wysyłania w ogóle takiego RFI do recenzenta możemy wskazać również współrecenzentów, którzy będą no, zobligowani do wypowiedzenia się na dany temat prawda? i ten główny recenzent oficjalne stanowisko swoje tutaj poda, prawda, no i takie RFI z oficjalną odpowiedzią wraca do menadżera. Ten menadżer sobie je analizuje i albo je zatwierdza, czyli kończy, albo cofa ten proces do recenzenta do momentu, gdy nie uzyska konkretnych odpowiedzi, które będą jednoznacznie odpowiadały na to zapytanie. Więc to no, ścieżka jest bardzo prosta i, i wydaje się bardzo skuteczna. Właśnie to jest ważne, żeby ten proces też był prosty. Nie możemy utrudnić sobie działania, nie możemy wprowadzić zbyt wielu ról w tym procesie, bo wtedy się to wszystko niestety nie będzie działać, ludzie nie będą chcieli z tego korzystać. Więc tak, tak mniej więcej algorytmicznie możemy to sobie przeanalizować. I właśnie największy błąd, który robimy często przy wdrażaniu takiej usługi to na siłę próba stworzenia takiego procesu na bazie już naszych doświadczeń, które mamy, które mogą być dobre oczywiście. Zamiast zaimplementowanie tego i dostosowanie prawda tutaj do, do tego co jest w algorytmie RFI założone. Autodesk oczywiście pozwala państwu teraz prowadzić osoby, które będą mogły tworzyć, które będą recenzowały takie zgłoszenia, które będą pełniły funkcję menadżera. Możemy w pełni skontrolować uprawnienia do RFI. Ja też nie chcę się tutaj rozwodzić, natomiast one są logiczne i są jakby kontynuacją całego tego procesu. Przykładowo, kreator tworzy RFI, może wysłać do menadżera może zamknąć, no bo... On jest twórcą, więc może zamknąć, czy dodać załączniki. Tak? Menadżer z kolei, jeżeli tworzy refine, no to już nie wysyła do siebie, no bo ten krok jest pominięty. Więc on otwiera zgłoszenie i przekazuje je do recenzenta. On nie może odpowiedzieć, nie może odrzucić zgłoszenia, ale może oczywiście zamknąć zgłoszenie jako menadżer, jak również, jeżeli nie ma na przykład długo odpowiedzi, tak, czy dodać załączniki czy komentarze. Recenzent z kolei będzie odpowiadał na zgłoszenia, może je odrzucać, prawda? może dodawać załączniki w celu oficjalnie tutaj. Tutaj no, uzupełnienia informacji. Dodatkowo jeszcze on tworzy oficjalną odpowiedź, a nie współrecenzent, który jest tylko po to, żeby potwierdzić czy zanegować jakąś tam, jakieś pytanie prawda, w takim zgłoszeniu. No i mamy jeszcze ciekawą rolę, jak Watchers, nowość, która się pojawiła w chmurze, która bardzo znacząco znowu podnosi nam komfort pracy. Oprócz recenzentów, którzy są no, zobligowani do odpowiedzi na dane pytanie mamy jeszcze watchersów którzy mogą po prostu widzieć ten cały proces w trakcie no jakby to powiedzieć odpowiedzi dopiero osoba która nie jest watchersem no nie widzi tego procesu dopiero gdy refa jest zamknięty czy jest odpowiedź to może do, do niego mieć wgląd no i tutaj mamy możliwość ustawienia dwóch de facto workflow, czyli procesów. Jak widzicie Państwo, ja wolę ten pierwszy proces, bo jest prostszy, łatwiejszy do, do wprowadzenia w praktyce. Z kolei z drugim recenzentem jest troszeczkę więcej zabawy, ale wiadomo, no, mamy wtedy pełną kontrolę, już mamy aż dwóch recenzentów, którzy w kolejności będą musieli wypowiedzieć się w danym procesie. I tak ważne jest to, zobaczcie Państwo, że my nie możemy narzucić zupełnie nowego. Procesu. Tak jest w tych, tych założeniach RFI zrobione. Mamy jeden proces globalny dla wszystkich zapytań, informacji i żonglujemy tak naprawdę recenzentami, współrecenzentami i watcherami, którzy mogą biegle uczestniczyć w tych procesach właśnie komunikacyjnych. Tworząc RFI mamy możliwość prawda, wprowadzenia tych tylko podstawowych pól, więc nie musimy wszystkiego wypełniać. Ważne jest to, że możemy te pola, jakby to powiedzieć, pomijać, w pewnym momencie możemy uzupełniać. Możemy też dodawać customowe pola, które no po prostu są potrzebne w procesie działania. Tutaj właśnie to, ta nowość, czyli Watchers, czyli osoby, które będą mogły oglądać i uczestniczyć w pewien sposób niewielki tylko w tym momencie recenzji, prawda, w tym procesie. No i tak stworzone RFI widoczne jest w bazie jako, jako wpis, jest waiting for submission, czyli, czyli jest oczekiwanie na wysłanie do menadżera. Jesteśmy teraz tym kreatorem, czyli jesteśmy człowiekiem z budowy, wysyłam zgłoszenie. No i taki, jakby to powiedzieć, menadżer, czyli tutaj nasz kolega, który poprzednio prowadził prezentację, Kuba, staje się taką osobą, a, a ja jestem Marcinem i wysyłam zgłoszenie, prawda, żądanie informacji. Widać menadżera, widać kreatorów, widać też osobę, która będzie przyglądać się ten proces. Następnie oczywiście przechodzimy do dalszego kroku, czyli przekazujemy tą informację do kolejnego kroku. Prawda? Co w tym kroku może się odbywać? Oczywiście jakieś uzupełnienie jeszcze, uzupełnienie jeszcze tego całego procesu tego, tego RFI-a przez menadżera. On może to wszystko sprawdzić, dodać jakieś załączniki, prawda? No i jeżeli jest pewien, wysyła to zgłoszenie o informację do recenzentów i w tym momencie, proszę zobaczyć, może podać specjalny, jakiś wewnętrzny numer RFI związany z innym systemem, który wykorzystywany jest, nie wiem, w procesie, może wskazać właśnie recenzentów w tym momencie, tak, którzy mają obowiązek wy wypowiedzieć się na temat tego, jakby to powiedzieć, zapytania, czy ewentualnie koryguje watchersów, prawda, czyli te osoby, które mają tylko i wyłącznie podejrzeć ten proces w trakcie realizacji. No I znowu użytkownik taki otrzymuje potwierdzenie, no i zaczyna się recenzja, recenzja, czyli no, tak naprawdę tworzymy komu komentarze do danego zapytania. No i oficjalne stanowisko musimy przyjąć, możemy je odrzucić, możemy je na nie odpowiedzieć. Tak i ta oficjalna odpowiedź jest widoczna w momencie, gdy przesyłamy to z powrotem do menadżera. Menadżer analizuje ten dokument, może cofnąć ten cały proces znowu recenzenta, może mu się nie spodobać ta odpowiedź, może nie być prawda, pełna, ale jeżeli oczywiście zgodzi się na to, to zamyka to zgłoszenie, dystrybuując ten RFA już do wszystkich uczestników procesu budowlanego. No i teraz mamy już to oficjalne zakończenie tego. Można jeszcze zawsze dodawać komentarze w trakcie zakończenia takiego procesu RFI. No i jest RFI zamknięty. Jak widać, cały czas przychodzą powiadomienia, które możemy sobie ustawić prawda, w odpowiednim miejscu w Outlooku, tylko po to, żeby z takiego powiadomienia błyskawicznie przenieść się do chmury Autodesk i obejrzeć ten proces. Ważnym elementem zapewne RFI są raporty, czyli to co tak naprawdę z takiego procesu będzie mogło być wydrukowane jako, jako dokument oficjalnie, prawda, no, zatwierdzony przez kogoś. I, i, i tutaj widzimy te... te takie szczegóły dotyczące tego zapytania, wiemy kiedy to zostało zrobione, mamy oficjalną odpowiedź, mamy załączniki, w tym wypadku jakieś zdjęcie, które również się tutaj pojawi. Mamy też pełną aktywność na tym, na tym procesie, wręcz nawet zbyt szczegółową niż to, co często w takim procesie potrzebujemy, czyli widzimy, kto rozpoczął akcję, kto dodał zdjęcie, że Kuba, czyli menadżer w trakcie procesu przejścia do recenzji zmienił numer z RFI, tak? więc rewelacyjnie widać każdy ruch, który tutaj ktokolwiek zrobi w tym procesie, widać co dalej się dzieje i zakończymy to statusem close. Więc jest pełna historia i, i, i tu jest problem największy w praktyce, żeby taki dokument był oficjalnym dokumentem, który będziemy później mieć prawda, zarchiwizowany po zakończeniu budowy. To są te problemy, które w praktyce się pojawiają. Często państwo już podpisujecie umowę na sposób zgłaszania uwag, informacji i tak dalej. No i w tym momencie jest trudno wprowadzić chmury autodesk w praktyce do projektu. Kolejny proces, również moim zdaniem świetny, jeżeli chodzi o przyspieszenie działania związanego z zatwierdzaniem np. kart materiałowych. Znowu proces jest dosyć podobny, natomiast no, mamy tutaj troszeczkę inny ten workflow. Zobaczcie Państwo, mamy znowu trzy role. Mamy osobę odpowiedzialną za Odpowied... osobę odpowiedzialną za daną kartę, załóżmy, materiałową, czyli to jest na przykład generalny wykonawca, załóżmy, prawda, który, który kompletuje te karty. Mamy też menadżera, który po prostu zarządza tym wszystkim. Tak? I e, proszę zauważyć, mamy recenzentów, którzy muszą zatwierdzić proces czy daną e, kartę, czy, czy zbiór dokumentów, które tworzymy. I teraz zobaczcie Państwo, jak ten proces w praktyce e, e, widoczny jest w tym algorytmie. Zaczyna menadżer, który tworzy e, tak naprawdę pozycję, pozycję, czyli kartę materiałową. Na przykład itemem może być karta materiałowa. Dodatkowo tutaj opcjonalnie możemy to wszystko jeszcze spakować w taki pakiet, czyli możemy mieć pięć kart materiałowych, które łączymy w jeden pakiet na przykład kart sanitarnych, załóżmy, tak? Można to ominąć, nie, nie trzeba tego robić w pakiety, to jest opcjonalna właściwość. I następnie, jeżeli już stworzymy takie pozycje możemy wydelegować teraz odpowiednią osobę, która uzupełni te karty materiałowe, czyli wprowadzi załączniki, różne dokumenty, które są niezbędne do zatwierdzenia na przykład danego materiału na budowie. Następnie po zatwierdzeniu, po, po uzupełnieniu tych danych, prawda, przechodzimy znowu do menadżera. Najczęściej tak i wraca to wszystko po to, żeby sprawdzić teraz, czy ta karta jest już kompletna i czy można ją puścić w obieg recenzji. No i idziemy do recenzentów, czyli recenzent przegląda daną kartę materiałową, przegląda wszystkie załączniki, które są dostępne, może w tych załącznikach wprowadzać już markupy, isiusy, czyli no te standardowe narzędzia, które pozwalają nam na ulepszenie komunikacji i zarządzania projektem. Oficjalne stanowisko daje, prawda, i wprowadza status tego dokumentu, jakby to powiedzieć, znowu z powrotem do menedżera, czyli jest to już zatwierdzone przez recenzenta, prawda, i recenzent teraz decyduje, co, co dalej, czy możemy już zakończyć ten proces zatwierdzenia, czyli zamknąć go i wydystrybuować, czy jednak potrzebna jest rewizja. Jeżeli jest potrzebna rewizja, trafia to znowu do osoby odpowiedzialnej za załączniki, która znowu musi przejść ten proces, sprawdzić, czy tam wszystko jest dobrze, uzupełnić jakieś braki, których, których nie ma, bądź znowu, jakby to powiedzieć, część rzeczy po prostu całkowicie usunąć z tej karty, wprowadzić nowe i znowu musi to przejść do recenzji, aż do momentu, gdy ta karta będzie już oficjalnie zatwierdzona i przekazana do dalszych działań. Tak wygląda ten proces. Widzieliście Państwo tutaj doskonale te role, więc tak? już nie będę tego powtarzał. Ważną rolą na pewno są znowu recenzenci i osoby, które wspomagają ten proces recenzji, żeby to było jasne, że my mamy... Niby jednego recenzenta a tak naprawdę przez tych core viewersów możemy delegować dane prawda, karty do konkretnych osób, które muszą wypowiedzieć się w tej kwestii. Mamy też łoczerców, którzy mogą dostawać powiadomienia o zmianie statusu danej karty materiałowej. I znowu pełna tutaj pełen wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o uprawnienia. I funkcjonalność, jeżeli chodzi o kwestie właśnie uprawnień. Jak wygląda na zrzutach z ekranu taka karta materiałowa? Zobaczcie Państwo, jest to w tym wypadku najpierw tak zwana numeracja, czyli specyfikacja, którą wprowadzamy, bardzo często stosowana przez generalnych wykonawców, właśnie, czyli mamy specjalne numery, w których prawda, mamy różne różne później itemy, tak, czyli jest to bardzo ważny element do filtrowania, sortowania tych kart materiałowych zgodnie z wymaganiami. Prawda? Następnie mamy możliwość stworzenia takiego itema, czyli właśnie konkretnej karty materiałowej, tutaj wymiana pokrycia dachu. Możemy określić jeszcze podspecyfikacje, czyli jeżeli to jest bardzo ogólny numer, to możemy podać jeszcze jakiś dodatkowy numer, żeby konkretnie sprecyzować, czego to dotyczy. Wprowadzamy opis, typ zatwierdzenie materiału w tym wypadku, przypisujemy menadżera odpowiedzialnego za koordynację, załączamy dokumenty, jeżeli już wiemy, prawda, jak ten proces będzie dalej przebiegał, czy będąc w roli kontraktora, czyli generalnego wykonawcy, który jest odpowiedzialny za uzupełnienie tych, tych załączników tej karty, prawda, czekamy na jego akcję. No i ona właśnie jest tutaj już pokazana standardowo. Pojawiają się notyfikacje na mailu. Co dalej? Się dzieje, czyli przekazywana ona jest już do menadżera, uzupełniona w pełni, tak. No i teraz menadżer jeszcze patrzy na ten cały proces, sprawdza, czy wszystko zostało uzupełnione, czy wszystkie pola są poprawne, ewentualnie dodaje jakieś załączniki i wysyła to do procesu recenzji. Recenzent przegląda wszystkie dokumenty, wprowadza oficjalne odpowiedzi na dane dokumenty, może je tam oczywiście komentować. Mamy te wszystkie, jakby to powiedzieć, miejsca, możliwe do uzupełnienia, czy dodatkowe załączniki dodawać, jak Państwo widzicie. No i teraz właśnie mamy ten proces, że jest, mamy recenzenta, możemy wybrać współrecenzentów, możemy określić datę, do kiedy chcemy mieć tę recenzję wykonaną, notatki, watchersów, zaznaczyć jeszcze dodatkowo ptaszkiem pliki, które faktycznie mają być oficjalnie zatwierdzone. Część można odznaczyć, jeżeli są tylko uzupełnienie informacji i nie są elementem zatwierdzenia. No i znowu potwierdzenie tego procesu klasyka. I idąc dalej, prawda, widzimy teraz, że dana karta jest otwarta w statusie in review, czyli jest w procesie recenzji, widzimy jej numer, widzimy jej specyfikację, widzimy rewizję, tak, czyli jest zerowa rewizja, ona nie wróciła z powrotem do, do, do generalnego po to, żeby uzupełnić kolejne rzeczy, żeby zrobił kolejną wersję rewizji tej, tej karty, prawda. E, data, e, czyli kto teraz powinien dalej to przeprowadzić, czyli mamy menadżera Jakub Stanasiuk jest tutaj menadżerem i dalej będzie realizował ten proces. No i oficjalne stanowisko teraz się pojawia, tak, czyli czyli zatwierdzone, odrzucone. Możemy też aktualnie wydaje mi się w tej chmurze wprowadzać własne statusy, natomiast też tak do końca nie chcę Państwa wprowadzić błąd, musiałbym to teraz logować i sprawdzić. Szkoda czasu na razie. O. No i o jest właśnie, widzicie Państwo tutaj jednak są ustawienia, na szczęście mamy to zrzucone i można to bez problemu sobie zmodyfikować pod na przykład polski język. Nie ma wersji angielskiej tego systemu, więc proszę pamiętać o tym, że tutaj jednak jakiś słówka po... po, po po angielsku zawsze będą widoczne. I to też jest kolejny problem, który może niestety stanowić barierę do wdrożenia tego systemu. Ale na koniec zobaczcie Państwo, mamy, mamy ten element już w procesie recenzji. Wróciło to do menadżera, który może wrócić z powrotem do recenzenta, prawda? Czy zamknąć daną kartę, jeżeli wszystko już jest tutaj pozatwierdzane, tu jest ostatni krok, czyli już ta dystrybucja. I dystrybu... Wiadomo, ten, ten generalny wykonawca czy osoba, która była odpowiedzialna za tą kartę, dostanie powiadomienie również o zakończeniu tego procesu. Karta jest zatwierdzona i możemy na... stworzyć z niej dokumentację, czyli raport i wysłać już do dalszych prac. Tak wygląda ta karta, jakby to powiedzieć w kontekście tego co chmura nam da. O tak to wygląda, czyli to jest strona jedna z ogólnymi informacjami dotyczącym elementów, które są w tym, jakby to powiedzieć w tej karcie. Wszystkie załączniki, które były, będą również załączone do tej karty, czyli one, one będą widoczne dla projektanta, prawda? Natomiast no, formy tego formularza, jakby, który się wypełnia automatycznie, zmienić na ten moment na razie nie można. Natomiast znowu jest to jakby to powiedzieć potrzeba często no, zatwierdzenia tego formularza i stwierdzenia, że jest ok, no ta, na tej platformie będziemy w ten sposób to zatwierdzić, to będzie oficjalny nasz dokument. E, kolejna rzecz. To nowość, która się pojawiła w chmurze Autodesk, możliwość uruchomienia na przykład harmonogramu budowy. Na razie jest to forma tylko i wyłącznie możliwości zaimportowania takiego harmonogramu. Możemy to robić z Microsoft Project, z Primavery Asty, łączyć się poprzez desktop connector i oglądać tutaj jakby to powiedzieć cały ten wykres Ganta w chmurze autodesk, możemy go systematycznie aktualizować w procesie, jakby to powiedzieć, ciągłych tych aktualizacji. Natomiast no, na razie jest to początek jakby powiedzieć, autodesku, nie wiem, w którym, jakby to powiedzieć, w którym momencie będziemy mieć możliwość połączenia tego wszystkiego ze sobą, powiązywania tych informacji na razie, jest to tylko i wyłącznie wyświetlanie parametrów tego całego procesu, jakby to powiedzieć, który przychodzi jednak z bazy danej zewnętrznej. Tak. Ja to pominę. Kolejna rzecz związana z zarządzaniem projektu, projektem to jest meeting minutes, czyli możliwość planowania spotkań koordynacyjnych. Jak widać jesteśmy w module Build. Tak. Zrealizowaliśmy RFI, zrealizowaliśmy Subnitale, możemy realizować właśnie spotkania koordynacyjne, tak wygląda. Przykładowe spotkanie koordynacyjne, które, które możemy założyć, możemy przypisać agendę, założyć całą agendę, możemy wprowadzić podpunkty w danej agendzie, możemy załączyć załączniki w danej agendzie, możemy przypisać osoby odpowiedzialne do danej agendy. Jest to całkiem dobre narzędzie do tego, żeby lepiej planować te spotkania i jakby to powiedzieć po tym spotkaniu, żeby na, na bieżąco je wypełniać po to, żeby po prostu móc to wszystko później przyspieszyć. Oczywiście wiadomo, jest to często wideokonferencja aktualnie teraz, więc możemy tutaj dodać linki do, do Teamsa na przykład, żeby połączyć się szybko na to spotkanie, natomiast cała historia znajduje się tutaj, w tym miejscu i tutaj byśmy te informacje później komentowali czy te komentarze po tej, po tej dyskusji wprowadzali. To jest ciekawa opcja, zobaczcie jak wygląda tutaj ten, to spotkanie, które zostanie wysłane do, do odbiorców. Prawda? Kolejne nowości, które prowadza, to wprowadza, śledzenie, to śledzenie projektu i postępu prac na budowie, natomiast aktualnie jest to w wersji beta cały czas, czyli jest to cały czas faza rozwoju tego modułu. modułu, który działa na razie na płasko czyli na dokumentacji płaskiej, czyli na sheetach, oznaczamy elementy graficznie, które po prostu dalej śledzimy i po prostu możemy w czasie oglądać, czy zostały zainstalowane, czy nie, czy zostały odebrane i tak dalej. Jest to na razie taka namiastka tego progress trackingu. Mam nadzieję, że to w dobrym kierunku będzie się rozwijać i będziemy mogli to fajnie sobie wyśle, wyśledzić. Tu są przykłady, zrzuty z ekranu, jak to mniej więcej na przykład wygląda, czyli posadzki w danym pomieszczeniu. No i później możemy sobie zobaczyć, jak wygląda to w kontekście prawda, odbiorów prawda, tego założonego planu, jak to w czasie idzie. Tyle, jeżeli chodzi o tą pierwszą część. Nie wiem, jak ten czas nam tutaj. Czy kontrolujemy ten czas? Powiem szczerze, chyba jest ok. Nie wiem, czy Klaudia jest Wojtku, z nami. Już, już, już. Próbuję włączyć, jestem. Mamy godzinkę 12.50. No, czas mamy bardzo dobry. Okay, Ale super. są pytania, także jakbyś w Wojtku minutę, Oczywiście. od razu byśmy do tej części już włączam tak. panel i będziemy czytali. Czy można zaprojektować od zera proces zgłaszania REFA? No nie, znaczy, można go, ale wzorując się na właśnie tym, jakby to powiedzieć, workflow, który Autodesk nam zaplanował. Czyli patrząc na takie podejście klasyczne, jak mamy często, jak rozmawiamy z ludźmi, prawda, którzy zarządzają takimi zgłoszeniami, no to i marzyłoby się, żeby po prostu można było stworzyć wiele takich procesów zgłaszania, żądania o informacje, natomiast Autodesk wymyślił jeden workflow i pod ten workflow powinniśmy się jakby to powiedzieć dostosować. OK. Jest pytanie od pana Jacka. Myślę, że część już było, odpowiedź była w trakcie, ale jeszcze raz pozwolę hmm. sobie. Jak daleko są prace nad tłumaczeniem tych materiałów na Polski? Chodzi szczególnie o inwestorów. 嗯。Mm hmm. To jest tak, że Autodesk na razie nie widzę, żeby miał w planie w pełni przetłumaczenie tej platformy na język polski. Ona jest dostępna w języku angielskim. Oczywiście, jeżeli ja bym teraz się przełączył na przeglądarkę internetową, pokazał Państwu, pokazał Państwu jakby to powiedzieć, e, 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 polską wersję przeglądarki, to część informacji automatycznie się przetłumaczy. Natomiast to tłumaczenie nie będzie we wszystkich miejscach. W raporcie jednak, który, który gdzieś tutaj znowu e, pozwolę sobie, wrócić do raportu. Po prostu informacje, które Państwo widzicie, będą w języku angielskim. W związku z powyższym tak ciężko mówić o tym, że to w niedługim czasie się stanie. Nie mam takich informacji z autodes, że planują w pełni wprowadzić wersję językową tych wszystkich modułów. Dziękuję. Jak wygląda możliwość rejestrowania i powiązania dokumentów końcowych zamkniętych z modelem? No. Powiązywanie tych dokumentów, jakby to wiedzieć z modelem na ten moment w ogóle nie jest obsługiwane automatycznie. Wydaje mi się, że tutaj musielibyśmy przeanalizować konkretne potrzeby, musielibyśmy wymyśleć w ogóle algorytmy. Natomiast no, ja sobie wyobrażam to oczywiście, jakby to powiedzieć w postaci no, informacji, które zaszywamy w modelu, które są później analizowane w, 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 jakby to w dokumentacji. Natomiast no, ciężko, ciężko o tym moim zdaniem teraz mówić, nie mając takiego pełnego scenariusza. Ja sobie wyobrażam, nie wiem, na przykład mamy drzwi, tak? Mamy konkretny model drzwi, mamy karty materiałowe, jesteśmy w stanie w modelu BIM wpisać URL do karty materiałowej z chmury i połączyć je ze sobą. Natomiast jest to bardziej proces manualny niż zaplanowany przez autodesk. Na razie nie ma czegoś takiego jak powiązywanie tych elementów z elementami modelu. Zarówno w aspekcie dokumentacji, jak również w aspekcie właśnie czy kart materiałowych, czy za momencie, jak będziemy omawiać sobie na przykład zasobów. Dziękuję Wojtku. I ostatnie pytanie od Pana Roberta. Czy Autodesk ma program typu Drufus, przepraszam jeżeli źle wymawiam, umożliwiający budowanie bazy danych na zewnątrz projektu, a nie bezpośrednio w rewicie? Jeśli możesz spojrzeć też na QA, jeżeli... Tak, tak, no tak będzie. myślę. To znaczy pytanie o jaką bazę danych chodzi, nie wiem modelu. W samym Rewicie oczywiście ja tworzę model tak, i równolegle de facto i tak powstaje ta baza danych. Ja mogę wykorzystać natywne narzędzia Rewita do tego, żeby wyeksportować model jako po prostu bazę danych. Czyli jestem w stanie połączyć się z bazą danych nawet Excela i wyrzucić wszystkie informacje, które związane są z elementami do bazy danych zewnętrznej. Natomiast żadnego dodatkowego narzędzia nie widziałem, jeszcze sobie raz zobaczę to, to pytanie. Czy to jest program, umożliwia zbudowanie baz danych na zewnątrz projektu, a nie bezpośrednio w Rywicie. No Nie mamy takich narzędzi, wydaje mi się, tak to bym odpowiedział na żywo. I Wojtku, jeszcze jedno, widzę, doszło do mm. Tak, chodzi o wizualizację podziału na części odebrane i zatwierdzone od jeszcze otwartych na modelu. No właśnie, jeszcze raz. Będziemy o tym mówić w kontekście zarówno tutaj asetów, więc poruszę ten temat na kolejnej części, natomiast teraz odpowiem w ten sposób, że na razie nie mamy bezpośredniego łącznika pomiędzy elementami modelu, a tym, co się dzieje w chmurze i w trakcie odbiorów. Ja muszę specjalne zrobić takie walk around, czyli obejście delikatne, które pozwoli mi te dwie informacje ze sobą połączyć. Muszę, tworząc na przykład asety... No, tworzyć tę bazę, którą chcę śledzić z poziomu Revita. Jestem w stanie to dosyć prosto zrobić, gdyż moduł Asset pozwala nam na import właśnie zewnętrznych baz danych, na przykład Excela. Robię ten proces odbiorowy, a następnie systematycznie raz na jakiś czas robię aktualizację modelu o zmiany, które wchodzą przez, bu przez budowę, czyli czy dany element został zatwierdzony, odebrany i tak dalej. Jeżeli chodzi o tą płaską część, no to wiadomo takiej opcji już w ogóle nie będzie, czyli ten progress tracking, który Państwu tylko zasygnalizowałem, że jest, który realizujemy na płasko, na bazie płaskiej dokumentacji, która może pochodzić oczywiście z modelu BIM, z Arkusza Rewita, tak? mamy rzut i oznaczamy sobie ściany, które zostały już zbudowane, czy posadzki, które zostały już zrealizowane w projekcie i odebrane na przykład. Tak? Więc jesteśmy w stanie to, to śledzić, natomiast tak bezpośredniego łącznika niestety nie ma i ta wizualizacja jest, jakby to powiedzieć, no, czymś, co mam nadzieję w niedługim tam momencie będziemy mogli w jakiś sposób sobie to oglądać. Dobrze, dziękuję Ci ślicznie.